Miłośnicy sportu, koordynatorzy i instruktorzy rozmaitych form spędzania czasu wolnego, przewodnicy. Przez kilka miesięcy realizowali kolejną odsłonę projektu Olsztyn Aktywnie. Jest on skierowany do mieszkańców miasta i turystów. To szansa skorzystania z darmowych zajęć w 30 różnych dyscyplinach sportu i rekreacji realizowanych na terenie całego Olsztyna. Takie założenie tej akcji jest, żeby mieszkańcy mogli zobaczyć miasto w taki sposób, którego zazwyczaj nie zobaczą. Na przykład w tym roku w ramach takiego cyklu Przewodnik Czeka weszliśmy do miejsca, do którego zazwyczaj się nie wchodzi. W budynku dawnej dyrekcji kolejowej, czyli sądu administracyjnego, do sali narad. Program projektu Olsztyn Aktywnie tworzony jest oddolnie. Społecznicy zrzeszeni w stowarzyszenia wsłuchują się w głosy mieszkańców i starają się spełnić ich oczekiwania. Tego roku robiliśmy eksperyment i społecznicy sami ustalają dyscypliny, sami nam je proponują. My tylko de facto ogłaszamy konkurs na dofinansowanie, na wsparcie tego projektu i to jest realizowane. Jak powiedziałem, mieszkańcy dla mieszkańców. Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim zaangażowanym w projekt, z którego rok rocznie korzysta 20 tysięcy osób. Podsumowanie Olsztyn Aktywnie zbiegło się z obchodami 664. urodzin miasta. Jego kulminacyjnym punktem była prezentacja wideomappingu historii Olsztyna. Film wyświetlony został na ścianie budynku restauracji Casablanca. Wydarzenie było też okazją do rozważań o przyszłości miasta. Niestety zmiana nie jest lubianą rzeczą, ale żeby iść do przodu musimy się zmieniać, musimy nadążać za Europą, za światem i podnosić stopę życiową, warunki życiowe naszych mieszkańców i na tym się skupiamy. Podczas urodzin nie mogło również zabraknąć tortu. W wydarzeniu uczestniczyło kilkaset osób. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv